Cześć, ja jestem Shin i witam was w kolejnym odcinku z gry Pancerniak. Tym razem odcinek już 19 i tym razem pokażę czołg, którego jeszcze nie pokazałem nigdy na materiale. A mianowicie jest to czołg premium 8 tieru T26E4 Super Pershing. Tutaj koło widać. Tak, jego działo to 90. Kaliber 90, o średnim przebiciu 192 i średnim uszkodzeniach 240. Jest to bardzo słabe. No ale cóż. Pocisk premium też nie jest lepszy, bo tylko 258 penetracji i te same uszkodzenia, a odłamkowo burzujący ma 320 obrażeń i przebicie 45 średnim. To też jest lipa. No także trzeba umieć grać tym czołgiem. Jest to czołg średni, ale się gra nim jak czołgiem ciężkim, ponieważ tak jak widzicie, on ma takie dodatkowe warstwy płyt. Ponieważ... O, to nie trafiłem w Cromwella. Ponieważ podczas II wojny światowej Amerykanie, jak zniszczyli wrogie pantery niemieckie, to pozdejmowali z nich pancerz i właśnie nałożyli sobie na swoje pershingi. Żeby były grubsze z przodu i były bardziej przetrwawalne, że tak to nazwę. Także tutaj, jeżeli ktoś chce mnie uszkodzić, to musi przebić się przez 2-3 warstwy w kadłubie, a przez 2 na wieży, tak naprawdę. No i tutaj Cromwell się pojawił, strzał z wyprzedzeniem, trafienie, pięknie. Uszkodzenie krytyczne, tutaj patrzę jak dalej jedzie. Ładuje strzał i trafienie. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika. No tutaj ogólnie mam żarówę, także byłoby widać, jakbym był wykryty, a tak to ładnie jestem schowany, sobie prowadzę ostrzał, a tutaj nie trafiłem. Przez krzaczek nie wiedziałem, że tam jest górka i ja myślałem, że wyjdzie trochę do tyłu i trafię, a trafiłem w górkę tak naprawdę. Tak się rozglądam. Tak, chciałem się upewnić, czy tylko T21 na pewno nie widzę. Tutaj ten AT-8 cały czas tak pomocy, czy tam ten tygrys chiński. Ja dał się tak wycofuję, czy faktycznie go widać, czy nie, ale nie wiem w ogóle, czemu daje pomocy, nie ma się czego bać, więc tu zostaje na razie. I tutaj widzę już, że ten czołg wjechał i żarówka się odpaliła. Ogólnie stwierdziłem czas na szarżę. Jak w tym momencie jak grałem, to leciał u mnie Sabaton Primo Victoria, to tym bardziej taki miałem, o, trzeba szarżować, walczyć. Zadanie namierzony, przycelowanie, strzał, trafienie. Tutaj jak widać, ładnie wszystko dinguje. No, rozbijmy armatę, no to od razu naprawa. Zniszczony przez taranowanie. Tutaj za późno strzeliłem. No i tutaj się rzucili na T21, to zarobiście, że padł. Jest 4-2. Ja tutaj trochę przyspieszę. Tutaj będę teraz jechać. Tak zmniejszę. Tutaj się cały czas wszędzie rozglądam, żeby na pewno nikt mi nie wjechał. A jak wjechałby, to żebym mógł się ustawić. Tutaj mnie już wykryli. Czaję się na tylko E25. Tak jeszcze powoli wyjeżdżam do góry, żeby nic z przodu mi się nie wyświetliło i do mnie strzeliło. Tutaj zobaczyłem, że 25 tam nie wyjeżdża, to szybko do tyłu strzał tak na ślepo, prawie go trafiłem, ale niestety nie. On też nie trafił. No i tak się czaja, ale widzę, że on już tam skupia ogień w lewo. To stwierdziłem, jadę dalej do przodu. I tutaj zaraz wpadnę na pomysł, że żeby zjechać w dół i oflankować, bo tak na początku stwierdziłem, a jest tam kilka czołgów, to są sobie z nimi rata, ale patrzę, tylko T43 został, no to nie, coś jest nie tak, no to stwierdziłem, jadę im pomóc. Znaczy mu pomóc, bo zaraz jeszcze T34-85M pojedzie tam z pomocą. I tutaj tak patrzę, czy na pewno nic mi nie wyjeżdża i w ogóle. Jadę na tą flankę, 1.25 pad, UDESCO zniszczył, brawo. No i T43 padł, ale T34-85 już od flanki tam on jedzie. Ja jadę tego, na tego E25. No, na razie zniknął. Tak się rozglądam, jak to wszystko wygląda, czy on faktycznie flankuje, czy nie. I tutaj zobaczyłem, że to coś na mnie jedzie.
Tak na początku przygotowałem, ale tutaj właśnie E25 wjechał, to stwierdziłem, dobra, najpierw tym się trzeba zająć. I trafienie w powietrze w gąsienicę, on ją naprawia. Przycelowanie, tak lekkie staranowanie. Obrót, strzał. I tutaj chciałem ruszyć w pościg. I od tyłu wredna Franca. No ale artyleria ładnie zdjęła. To ja jadę dalej na łowy, ale T-34 go dobił. I kolejny WZ-131 mi wyjeżdża. No to ja się tak ładnie ustawię pod niego. Sobie wjeżdżam tu, przycelowanie, wyjazd, trafienie. I teraz ważne, żeby pojechać tak, żeby on nie mógł mnie trafić. I ładny unik. No i dobicie. Wszystko mi kurczę zabierają. Jeszcze dwa zniszczenia bym zdobył. Gdyby nie inni. I tutaj przyspieszę, bo z tego co pamiętam to już będzie chyba tak, tylko ten został, także ja już go nie złapię, także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, zachęcam do subskrybowania, komentowania i dalszego oglądania. Cześć!